Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bracia i siostry, nie ma lepszego sposobu zakończenia dnia niż modlitwa. Zapraszam do wspólnej modlitwy wieczornej. Usiądźmy teraz wygodnie, żebyśmy mogli się skupić, skoncentrować, oddalić od siebie troski dnia codziennego, a oddać się całkowicie, zawierzyć siebie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Znów jeden dzień przeminął. Zapada noc. Dzisiaj jest poniedziałek, 28 marca roku 2022. Brewiarz, liturgia godzin, proponuje na poniedziałek następującą modlitwę. W ten sposób przygotujemy się do takiej modlitwy indywidualnej. Za chwilkę będzie na to czas, żeby każdy, kto uczestniczy w tej wspólnej modlitwie, miał chwilę na modlitwę właśnie taką dla siebie, w swoich intencjach. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Alleluja, alleluja, alleluja. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz. Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna. Przyjdą wszystkie ludy przed Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię. Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował wedle Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia. Będę Cię wielbił z całego serca, Panie Boże mój, i na wieki będę sławił Twoje imię. Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani. Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie. Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Sił swojej udziel słudze Twojemu, ocal syna Twojej służebnicy. Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Wszechmogący Boży, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A teraz, Boże, Trójcy Świętej jedyny, prosimy Cię, obdarz nas łaskami, obdarz nas swoją miłością i my obiecujemy Ci kochać Ciebie ze wszystkich sił, z całej mocy, z
Spójrz łaskawie na nasze dzieci, na nasze wnuki, na naszych bliskich. Spójrz łaskawie na ziemię całą. Spraw, żeby wygasły wojny, a nastał pokój. Niech wszystkie te niebezpieczeństwa, które nad światem krążą, wyciszą się i znikną. A teraz minuta modlitwy indywidualnej w intencji tych osób, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia. Znów jeden dzień przeminął, zapadła ciemna noc. Bądź naszym światłem, Panie Jezu, gdyż Tobie pokładając ufność, spokojnie zasypiać będziemy. Nie pamiętaj naszych grzechów i czynów niegodnych, których się dopuściliśmy. Najświętszą krwią Twoją, o Panie, zmyj nasze winy, naszemu domowi i naszym wszystkim, i nam wszystkim błogosław. Chwała niech będzie Panu na niebieskim tronie i Jego Synowi jedynemu oraz Duchowi Świętemu, który nas uświęca teraz i po wszystkie czasy. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego, nakłoń swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia. Oby Cię otaczano bojaźnią, w Panu pokładam nadzieję. Nadzieję żywi moja dusza. Oczekuję na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana, u Pana bowiem jest łaskawości obfite u Niego odkupienie. Panie, bądź mi ucieczką, w Twe ręce składam mój los. Twojej dobroci moje zaufanie. Pokazuj mi w życiu ostoję, radością u Jego kresu bądź mi, a w śmierci przyjściem do pełni szczęścia. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mi będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zmysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych w niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem. Pomnę na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Zapraszam również jutro na modlitwę wieczorną, a jeszcze wcześniej rano na modlitwę poranną. Ojca i Syna. Szczęść Boże.